cześć, witam serdecznie wszystkich, z tej strony pan Rybka. Słuchajcie, nagrywam ten film dzisiaj tak szybciutko. Tu tam troszeczkę wam rybki pokazuję. Akwarium, słuchajcie, tam było w komentarzu napisane, czy ja nawożę, czy nie nawożę. Niczym nie nawożę, wszystko naturalnie mi rośnie. Roślinki, jak widzicie, tylko pamiętajcie zawsze, że trzeba brać te proste w utrzymaniu rośliny, które nie wymagają nawożenia. No i słuchajcie, no co ja tu będę wam mówił? Ja już mówiłem to 1000 razy. No i po prostu postanowiliśmy razem z kolegą Palmowskim, Palmą Palmowskim, nagrać filmik. Także kolega Palmowski teraz opowie troszeczkę o swoich mrówkach. Także daję głos jemu. O mnie tu już wszystko, co wam tu będę opowiadał. No bocje rosną, rybki rosną, widzicie, no wszystko rośnie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i oddaję głos dla kolegi Palmy. Także jeszcze raz mówię, naprawdę niczym nie nawożę, niczym nie pryskam, niczym nic nie dodaję. Także wszystko rośnie naturalnie, a jak nie będzie rosło, to trudno. Najważniejsze, żeby ryby rosły. Także oddaję głos właśnie dla kolegi Palmy Palmowskiego. Na razie. Z tej strony Palma. Chcieliście mrówki, no to je macie. Możecie tu sobie je zobaczyć. To jest kolonia Messor barbarus. Występuje ona głównie w Europie Południowej, gdzieś tam koło Włoszech, Chorwacji, Francji, może nawet w Portugalii. One głównie się odżywiają właśnie tutaj różnymi nasionami. Potrzebują, tak jak każda mrówka, jakieś białko, czyli jakieś no, mączniki. No, brzydko to wygląda i trochę cuchnie, ale no, czymś muszą się odżywiać. Te mrówki nie lubią zbytnio, tutaj testowałem, czy właśnie lubią miód, czy jakieś inne takie pokarmy płynowe, ale niestety te mrówki nie przepadają za tymi. Tutaj właśnie, jak widzicie, tutaj to jest komora nawadniająca, tutaj po prostu, w sumie mogę wam nawet pokazać, jak mam gdzieś tu pod ręką. Patrzcie, tu się otwiera ciach. I tu nawadniamy. Najczęściej te mrówki pewnie zaraz sobie tutaj, tu właśnie co jakoś tak usiądą, nie wiem jak to w ogóle nazwać. I chyba zaczną tak jakby pić tą wilgoć, nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Tutaj mamy właśnie arenę, tu gdzie chodzą. Właśnie tu testowałem, czy te mrówki będą chciały pić miód, ale no nie chcą. Tutaj mają właśnie swoje karmidełko, tutaj jest higrometr, tutaj mamy jeszcze taki, tutaj mamy różne komory w tym gnieździe, one są oczywiście zamknięte, otóż dlaczego? Dlatego, że jeśli kolonia jest mała, to nie potrzebuje aż takiego dużego pomieszczenia, ponieważ jeśli mają za duże pomieszczenie, to dzieje się właśnie coś takiego jak tutaj. Czyli jeden wielki syf. I to jest po prostu dramat, bo w sumie no nic nie mogę z tym zrobić. Jak kolonia się powiększy, no to same sobie to wyniosą i będą to czyścić, ale mnie to tam nie obchodzi, nie? No oni sobie to muszą czyścić, nie ja. No i mrówki to już je mam w sumie koło miesiąca, może już półtora miesiąca je mam. Nie jestem w tym nowicjuszem, ogólnie to nigdy się tym nie interesowałem, ale tak stwierdziłem, że sobie je będę hodował. No i jeśli chcecie więcej tych mrówek, to napiszcie w komentarzu. Jeśli chcecie się czegokolwiek mnie zapytać, to też napiszcie w komentarzu. Jeśli chcecie jakiś, nie wiem, filmik z panem Rybką, gdzie idziemy do jakiegoś lasu szukać coś dla jego akwarium, na przykład jakiegoś, nie wiem, badyla, czy patyka, czy jakieś drewno, nie wiem co tam się szuka do tego akwarium, a tutaj jakiegoś patyczka do formikarium, to nie ma problemu, tylko napisać w komentarzu, ja jakoś pana Rybkę wyciągnę z domu, coś pomyślimy. Więc jeśli chcecie więcej takich filmów, to po prostu napiszcie w komentarzu. Możecie tam zostawić jakiegoś lajka, żeby mnie zmotywować, bo mi się, tak szczerze wam powiem, nie chce nagrywać. Ale może specjalnie dla was znajdę trochę czasu.
No jak widzicie, tak jak mówiłem, na tej ściance właśnie mrówki sobie tak jakby przysiadły. Tutaj możecie zobaczyć. Tutaj mamy tą największą mrówkę, czyli królową, która znosi jaja. Nie wiem, czy tu zobaczymy, ale chyba nie. Ale tam ostatnio królowa zniosła parę jajek i ostatnio dwie nowe mrówki się urodziły. Ale chyba nie widać tego. Nie, nie widać, no niestety, nie zobaczycie, może kiedyś. No ale jak się mrówka rodzi, może się pytacie. Niektóre mrówki zmieniają się po jakimś czasie z larwy w poczwarkę. Tutaj w Messor Barbarus tak nie występuje, ona po prostu no, od razu ma te swoje kształty, nie ma tego kokonu. I po prostu po, nie wiem, ja tak liczę, to tak 3 tygodnie zajęło jednej mrówce urodzenie się, tak od jajka do tak zwanej poczwarki. I się ostatnio dwie urodziły. W sumie na początku było je łatwo rozpoznać, bo miały kompletnie inny kolor. Ale teraz już nie powiem wam, które to są. Tutaj mamy też parę rodzajów kast, w tym akurat ten gatunek się tak... Tu różne kasty typu na przykład zwykła robotnica, tak potocznie zwana piastunką, zbieraczki, żołnierze lub majory, ale majorów to ja jeszcze tutaj nie mam, ponieważ kolonia jest za mała i jeszcze nie ma takiej potrzeby, żeby mieć żołnierzy majorów, więc ich tutaj nie ma. Mogę wam jeszcze to powiem wam, że tu te mrówki naprawdę bardzo mocno brudzą, tu trzeba je to co chwilę myć, to jest katastrofa, ale no jak się chciało, to trzeba. Te królowe mają swój lot godowy też, ale to dopiero wczesnej jesieni i niestety w naszym kraju no niestety nie złapiemy takiej mrówki, ponieważ no tak jak wcześniej mówiłem, okolice Francji, Włoszech, to tam gdzieś Chorwacja. Więc jeśli chcecie jeszcze więcej filmów o tych mrówkach, no to oczywiście jakiś komentarz. Możecie zadawać mi różne pytania, na każde pytanie spróbuję odpowiedzieć, oczywiście w następnym filmie, ponieważ nie będę odpowiadał w komentarzach. No to widzimy się w następnym odcinku, napiszcie ten komentarz, siemaneczko.